Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Wykonujemy przedziwne zadanie dla jakiegoś przedziwnego stworzenia. Udało nam się je w sumie już wykonać. Zdobyliśmy mózg pewnej osoby. Kapłanki Drowów. A więc dostanie to, czego chciał. Zboczeniec. Kościana klinga plus 4. Fajny sztylet. Porządku. Plus 4. Takie już tutaj zbieramy rzeczy, nie? Ty chyba masz sztylety, nie? To sobie może zachować go na zaś. A może nawet lepiej ci będzie nim szło. No, niż tym mieczem. Plus 3. W starciu. Bezpośrednim. Tak, sztylety też masz. Dobra, weźmiesz go sobie, nie ma sprawy. Niech będziesz wywiołak ognia też. Okej, ty tutaj szukaj pułapek. My chcemy się troszkę rozejrzeć jeszcze. Tak, mam nadzieję, że będzie warto. Może nam się coś fajnego trafi jeszcze. Jak już tutaj nikt nam nie przeszkadza, to... Ten czar już chyba wszyscy mają. Także może być na sprzedaż. Tam jeszcze ktoś może być. To jest moim zadaniem? Tak się stanie. Nie. Okej. Okay. No dobra, to wracamy w takim razie tam, gdzie nam kazano. Toż to jej pół dom, pół świątynia, tak jakby był. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Uważaj to za zrobione. Ciekawi mnie, po co mózg tej kapłanki, tej dziwnej istocie, która się nawet nie raczyła przedstawić. Czym jest? Daj mi jakąś wezmę się za to. Usłysz mą wolę, powracasz, niech zagłębię się w twe myśli, niech dowiem się, co się wydarzyło. Myśli wkraczają do mojego umysłu, coraz bardziej rozumiem ich obyczaje, rozumiem wiarę, tak, to bardzo cenne. Cóż, nie no. Nie wiem, mniemam, że już ze mną skończyłeś. Chciałbym oddalić się od ciebie jak najprędzej, istoto. Odejdź, zwracam ci wolność. Niech twoja tajemnica będzie twą nagrodą. Zostawię cię twoim przyziemnym sprawom. Nie mów o mnie nikomu, albo zdemaskuję cię przed wszystkimi. Spoko, 10 tysięcy doświadczenia. Takie drobne zadanko. Co w mojej mocy. Teraz do tawerny spotkać się z córką matki przełożonej, jak kazała. Tak. Co? To znowu ty. Ach, więc Veldrin przybywa nareszcie, żeby powitać kobietę tak odważnie uratowaną ze szponów tych przeklętych drań. Ach, w czasie tej podjeczki musiałem być chyba niewidoczny i niezaangażowany. Mówiłem do niego, Solofejnie, kiedy odezwa się do ciebie, to tylko po to, by nakazać ci lizanie mych butów. Zamilknij albo stracisz język. Nie zwracaj uwagi na ten wybuch twojego przywódcy, Veldrin, i niech to będzie dla ciebie czas nagrody i radości. Matka Ardulas była bardzo zadowolona z twoich czynów. Ona zna umiejętności Solofeina, ale bardzo się ucieszyła, kiedy się dowiedziała, że jesteś tak potężnym wojownikiem. Tacy jak ty przydaliby się nam w Ustnata, Veldrin. Pomiędzy drołami tylko silni mogą przeżyć. Możesz mieć niewolników na każde twoje skinienie, nagrody w zasięgu ręki. Przychylność Lord, co ty na to? Ech.
Brzmi nieźle. To wspaniale, dobrze widzieć kogoś z odrobiną ambicji. Czegoś, czym nie wszyscy mogą się poszczycić, prawda, Solaufej, nie? Być może on musi jeszcze zobaczyć haczyk za robakiem, Fere. Ignoranci zawsze tkwią w błogiej niewiedzy. Czasami robak jest wart haczyka, głupcze. Ta lekcja chyba już wcześniej powinna być ci znana. Twoje umiejętności zostały dostrzeżone, Veldrin, dlatego otrzymaliście razem z Solaufejnem następne zadanie, które wypełnicie w imię Lord. Spotkacie się ze mną na miejskiej platformie, z dala od ciekawskich uszu, ale nie teraz. Możecie przez jakiś czas odpocząć i zabawić się, za parę dni się tu zjawię. Kiedy was opuszczę, nie oczekajcie dłużej niż kilka dni, zanim spotkacie się ze mną na platformie. Tak rozkazała matka przełożona i tak będzie. Okej. Okay. No to akurat odpoczniemy sobie. Nie kwestionuj rozkazów matek przełożonych. Strasznie drogo, 3 dychy. Ale najwyższe standardy, niby. Przy wejściu do miasta, bo takie trochę to było niejasne znowu dla mnie. No ale dobra, to na razie nie musimy tutaj do nich iść, więc może troszkę się rozejrzymy jeszcze po mieście. Co wy na to? Zrobione. Pójdziemy sobie troszkę tam zobaczyć, co się dzieje. Nie wiem, czy warto do budynków wchodzić nieproszony, skoro mogą uznać cię za zabójcę. Ktoś tam? Czekam. Zrobione. Naszym przeznaczeniem jest podbicie całego świata. Pracuję dla jednego z domów handlowych tu w Ustnata. Lold nie jest nam tak przychylny jak szlachetnie urodzonym. Jesteśmy jednak niezbędni, by drołom dobrze się wiodło. To jest jak sobie życzysz. Drow czarodziej. Co to za miejsce? Wygląda na arenę jakąś. Dobry naziemiec, to martwy naziemiec. Dobrze zrobisz, jeśli posłuchasz uważnie tego, co powie dowódca Solaufein. Cieszy się on poważaniem swego domu. Przewodzi też gorliwie bractwu na wojowników. Że nie jest wcale taki byle kto. Tak? Wieża Dyrexa, tak zwana. Tak się stanie. No może w... Dzięki przeznaczeniu i jestem absolwentem szkoły Sorcere i nie mam zbyt wiele do powiedzenia komuś takiego jak ty, mężczyzno. Panuj sztukę w takim stopniu jak ja, być może znajdziemy powód, by porozmawiać. Więc jak widać, hierarchia tutaj ma przeogromne znaczenie. Drogę zagradza potężna i nieznana zapora. W sumie niewiele mamy tutaj do zwiedzania. Ja tylko tak skoczę jeszcze kontrolnie w tamtą stronę zobaczyć. Ach, wygląda na to, że niewolnicy jacyś. Chyba nie pasuje do ludzi z miasta. Ach, pająki na pożarcie dostały, tak? Taka zabawa. Na twój rozkaz! Witam cię, lubisz patrzeć jak pająki jedzą? To jedna z niewielu przyjemności, jaką mają strażnicy na służbie.
rzeczywiście przyjemnie popatrzeć, jak karmią się dzieci Lord. Istotnie, istotnie. Cóż, muszę wracać. Na razie. Dobra, idziemy do Solofeina. Tak? Uważaj to za zrobione. Mogliśmy być na ich miejscu, tam. Na szczęście nie jesteśmy. Czekam. Skoro trzeba to zrobić. Robię to, co muszę i kiedy... Nie odzywa się do mnie. Ferę zaciągnęła nas tutaj, ale nic mi nie powiedziała. Ty masz u niej względy, więc wyciągnij do niej, co planuję. Wyciągnij od niej, co planuję. A, to znowu ty. Ach, nareszcie jesteś, to dobrze. Masz świetne wyczucie czasu. Ja też niedawno tu przybyłam. Rozumiem, że możesz wyruszyć w każdej chwili. Na co dokładnie mamy być gotowi, Ferę? Po co sprowadziłaś nas tutaj? Czyżbyś kierowała się swoją głupią ambicją? Moje ambicje nie wynikają z głupoty, Solofeinie. Jesteśmy tutaj, żeby przysłużyć się miastu i matce przełożonej. Nie zdawałem sobie sprawy, że matka Ardula zrobiła cokolwiek dobrego dla miasta. Cisza. Masz mi być posłuszny. W mieście jest wielooki tyran, obserwator, który szmugluje adamantyt. Matki przełożone postanowiły, że mamy go zabić. Co to ma znaczyć, czy ja słyszałem my? Mam się do was przyłączyć, by razem z wami wypełnić ten obowiązek. Niedaleko stąd wylądował wielooki tyran w swoim czarostatku. Solofein i ja pójdziemy na zwiad. Veldrin, ufam, że znajdziesz drogę na statek. Znajduje się on przy jednej z platform w południowej wschodniej części Ustnata. Nie daj nam zbyt długo tam na siebie czekać. Pójdź, Solofein, przypomnijmy sobie stare czasy. To jest moim zaczekam. A więc może nam się znowu przydać tarcza Baldurana. Na honor! Gdzie ten statek? To świątynia Lol. Południowo-wschodnia część miasta. Gdzieś tutaj. Tak się stanie. Tu jest chyba jakiś statek. Zaraz się przekonamy. Nie, to nie stało. Gdzieś tutaj będzie. Ciekawe, południowo-wschodnia część miasta. Tu musi być. Jest i Solofein, więc to na pewno tu. Co tu się dzieje? Kochani? Tak. Najlepiej mi to zostawić. Veldrin, nareszcie. Widzieliśmy, jak załoga opuszczała statek, idąc na spoczynek, a wielooki tyran pewnie zaraz zrobi to samo. Musimy być gotowi. Skup cały swój wysiłek na wielookim tyranie, Veldrin, i nie zrani mnie albo Ferę. Takie wypadki zdarzają się, jak na mój gust, trochę zbyt często. Ha, akurat tak się zdarzyło, że faktycznie w ostatniej walce. Naprawdę, choć mogę... Czekajcie, nie ruszajcie się, nadchodzi. Czuję go, przygotujcie się. Tak? Idź na pierwszy zrobię ogień. To. Masz tarczę Baldurana przecież. Ach, tu się pojawia. Tak? Uważaj to za zrobione. Nie ugnę się przed tobą! Gdzie Simon? Wspaniałe zwycięstwo! Pajęcza królowa uśmiechnęła się dzisiaj do nas. Splunęliśmy w oko wielkookim tyranom i przeżyliśmy, by móc opowiedzieć o tym innym. Dobra robota, ścierwa, jednak nie ruszajcie, zajmą się nim akolici. Zajmą się, o czym ty mówisz, Ferry? Dlaczego akolici mieliby mieć cokolwiek wspólnego z trupem wielookiego tyrana?
Nie zadawaj mi pytań, Solofej. Nie musimy wrócić do matek przełożonych, żeby zdać im relację. Feldrin, za 3 dni spotkamy się w gospodzie. Co tu się dzieje, Faerę? To jest coś za bardzo podejrzane. Rób, co ci każe samcu, albo a pozwolę ci żyć. Feldrin, możesz teraz iść na zwiedzanie miasta, ale pamiętaj o naszym spotkaniu. Nie spóźnij się. Zamienili w kamień i małem. Co jest moim zadaniem? Już się przestraszyłem, że to coś poważnego. Mam tu gdzieś zamianę ciała w kamień. Kamienia w ciało, znaczy. Tylko muszę to znaleźć teraz. Ale wydawało mi się, że może miałem też zwój gdzieś, ale chyba nie. Coś tam ostatnio mi się tak jakby obiło. Zamiana kamienia w ciało raz dziennie. No, wiedziałem. Kogo to było? Daj mi jakąś wskazówkę. Na honor! Dobrze cię znów widzieć, braciszku. Ha, lubię cię tak nazywać. Jesteś gotowy do drogi? Oczywiście. Chciałabym podróżować razem z tobą, jeśli mogę. Oczywiście, że możesz. To nie tak miało być. Obserwator pojawił się z zupełnie innej strony, niż zgadywaliśmy. Nie zaatakował nie tych, co trzeba, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. I już jesteśmy razem. Tak, tak. A więc Sulaufein też coś się nie za bardzo zadowolony jest z tego, co tutaj się knuje. Podejrzewa jakieś dziwne sprawy. No cóż, ja mogę poradzić. Jestem tylko mrocznym elfem i w dodatku fałszywym. Do zwiedzenia nie mamy zbyt wiele. Myślę. Poznaliśmy już dosyć wystarczająco dobrze to miasto. Czekam. Żadna sprawa. Co jest moim zadaniem? Świetnie. Także możemy iść chyba od razu rozmawiać z kobietą. W tawernie. Bo tam chciała się spotkać, prawda? Tak jest. Na honor! Zrobione. Jak sobie życzysz. Odpoczywać nie musimy. Tak? Mam nadzieję, że będzie warto. Dobrze, że przychodzisz, Veldrin. Do tej pory tylko Solaufein dotrzymywał mi towarzystwa. Pozwoli, już zaczynałem tracić cierpliwość do tej jego żałosnej melancholii. Będę się streszczać, żebyście mogli jak najszybciej wyruszyć w drogę. Chcesz tego Solofejnie, prawda? Wykrztuj to z siebie, skoro musisz. Matki przełożone postanowiły, że głębokie gnomy z Firfnebli ostatnio nie wykazywały dostatecznej bojaźni przed drołami. Więc czas dać im nauczkę. Matka Ardulas zgłosiła was na ochotników do tej misji. Chcesz, żebym niby ja zabił z Firfnebli? Gnomy? Takie liche zadanie? Ja mam tracić na coś takiego czas? Myślisz, że nie mam nic lepszego do roboty? Macie coś lepszego do robienia niż służenie królowej demonicznych otchłani, samej matce Lolt? Tak jakby pajęczą królową obchodziło, co zrobimy z gnomami głębinowymi. Jak ci tak na tym zależy, to poślij Veldrin. On poradzi sobie beze mnie, zapewniam cię. Nie, pójdziesz z Veldrin, odezwij się jeszcze raz, a stracisz swój język, Solofejnie. Podejdźcie do wioski Swirfnebli w Wielkich Pieczarach i czekajcie na patrol. Zabijcie ich i przynieście dowód na to, że nie żyją. Powrócicie tutaj nie później niż za kilka dni. Jeżeli taka jest wola matki przełożonej, to nie mam wielkiego wyboru. Pójdę już, Veldrin, dołącz do mnie szybko, oczekujecie tam bez zwłoki.
Więc w pobliżu wioski musimy iść i niestety gnomy głębinowe musimy przyatakować. Normalnie nie chcielibyśmy tego robić, ale... No ale musimy niestety udawać. Tak się stanie. Cóż począć zatem? Czy będzie jakieś inne wyjście z tej sytuacji? Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Uważaj to za zrobione. Miło by było, gdybyśmy mogli to rozwiązać trochę inaczej. Najlepiej jakby solał fajnie to olał, faktycznie wtedy byśmy to coś wymyślili. Ale w sumie w takiej postaci, jakiej teraz jesteśmy, niewiele chyba da się zrobić, żeby zapobiec walce. No dobra. Na miejscu tych gnomów i tak bym się stąd wyprowadził, no przecież co jakiś czas przychodzą sobie droły, żeby kogoś zabić, bo tak stwierdza ktoś tam. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Dobra, nie tędy. Dobra. Daj mi jakąś wskazówkę. Wezmę się za to, co muszę. No w końcu jesteś. Zaczekamy tu na patrol. Oczekuję, że jeden nadejdzie już niedługo, a wtedy skończymy z tym. Poradzę sobie bez ciebie, Solofenie. Jeśli chcesz, możesz wracać do miasta. Może więc przyjmę twoją propozycję. Fery lubi zmuszać mnie do tańca, a ja nie mam na to ochoty. Na pewno sobie poradzisz? Oczywiście. Dobrze, pójdę. Kiedy skończysz, zabierz hełm przywódcy i wróć do gospody Wostnata. Tam się spotkamy. Nie zawiedź, Veldrin. Może uda mi się ich przekonać. Co jest moim zadaniem? Skoro nie mamy świadków. Przyczajka. Czekamy. Przyjdą. Czy musimy ich poszukać? Idą. Tak. Wybacz, ale nie rozumiem twojego języka. Ach, ja być przekonany, że większość drowów rozumieć prosty język kamienia. Pozwolić mi więc mówić twój język, tak? My witać drołów i prosić wy zdradzić swój cel być tutaj, wyszanować pokój jaki my. Przysłano mnie tu, żeby zabić was i wasz patrol, ale nie chcę tego zrobić. To być naprawdę niepokojące. Dlaczego drołów chcieć nas zabić, my nie toczyć ze sobą wojna? Oni uważają, że nie dość się ich boicie i chcą przekazać wiadomość wam i swoim wrogom. My dużo bać się drowów. Oni móc nas zabić, jakby tylko chcieć, i my być wdzięczni za twoja łaska. Potrzebuję tylko jakiegoś dowodu na to, że zrobiliśmy to, czego chcieli. Możesz dać mi swój hełm? Mój hełm? Jeśli to uratować ma życie, to tak, prosić bardzo. My już musieć iść i powiedzieć panom głębi, że drowom musicie jeszcze okazać dużo szacunek, jeśli nie chcieć wojna. By dziękować za wasze łaska, dziękować dużo, oby głębinowy brat zawsze wam sprzyjał. A więc na szczęście udało się ich przekonać. Tak pomyślałem o tym, że to będzie taka opcja, kiedy Solaufen od razu zaczął marudzić, że to jest zadanie zbyt proste dla niego. Miałem nadzieję, że jak jej nie będzie w pobliżu, to właśnie uda nam się go przekonać, żeby odstąpił sobie gdzieś
No i tak się też stało, także całe szczęście. Powinna być zadowolona córka matki przełożonej, a i my żeśmy nie musieli przelewać krwi niepotrzebnie. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać chyba duży... Chyba nie pasuje do ludzi z miasta. Mało kto tutaj pasuje, wierz mi. Zrobię, co w mojej mocy. No i dobra. Czekam. O co chodzi? To znowu ty. Ach, widzę, że wracasz z hełmem z Firfnebli. To dobrze, jestem pewna, że w chwili, kiedy tak rozmawiamy, gnomy już składają się na trybuty dla matek przełożonych. Ach, tak, jestem pewny, że gnomy zauważyły, że z nami nie wolno zadzierać i do głowy by im nie przyszło, że stać nas na taki wyczyn. Co to ma znaczyć? Czyżbyś na widok krwi postradał męstwo Solofenie? Pojęczej królowej na pewno się to nie spodoba. Zostawiam sobie mój gniew na prawdziwych wrogów drołów. Lolt wie o tym tak samo jak i matka przełożona mojego domu. Nie tobie o tym decydować, samcu. Jeśli nie przestaniesz gadać, to wyrwę serce z twojej piersi i złożę na ołtarzu. To proszę bardzo, ty arogancki pyskaczu, działaj, a wywołasz wojnę pomiędzy twoim domem a moim. Ciekawe, jak się to spodoba matce Ardulas. Twoje słowa zasługują na to, żeby uciszyć w końcu twój niewyparzony język. Gdyby służka zobaczyła, jak się w ten sposób do mnie zwracasz, bez chwili zastanowienia obdarłaby cię ze skóry. Teraz szczęście ci już nie pomoże, ty despańska suko. Nie będę dłużej tego słuchać. Veldrin, spotkajmy się w mojej prywatnej kwaterze w wieży Bractwa Wojowniczek za godzinę. Veldrin, nie każ na siebie czekać. Zgoda, przyjdę tam. Dobrze, a ty, Solofejnie, poczekasz, aż matki przełożone znajdą dla ciebie następne zadanie. Mam nadzieję, że tym razem spotkasz w końcu swoje przeznaczenie, robaku. Na honor! Tak. No więc musimy się udać do prywatnej kwatery. Ma jakieś zadanie dla nas, obawiam się, że chce, żebyśmy zabili Solofejna. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Świetnie! To chyba ten dom na górze. Dom, nie wiem, gelat. Aha, nie mogę tędy przechodzić. Drzwi są magicznie strzeżone. Dobra, to wejdziemy tędy. Zrobione. Robię to, co muszę. Nie chcę się teraz rozmawiać. Wszystko, czego teraz pragnę, to zostać tu jeszcze i oddać się piciu czarnego miodu, aż zapomnę, że w ogóle spotkałem te czarownice. Tak, gdzie mam nadzieję, że będzie warto. A chyba ja poszedłem do Bractwa Wojowników. Kurde, pomyliło mi się. Tak? Jak sobie życzysz? Ona kazała za godzinę. Kurde, musimy się spieszyć. Tak, poszedłem do Bractwa Wojowników. Gdzieś tutaj. Tak się stanie. Już pędzę, już pędzę. Jest. Daj mi jakąś. Wezmę się za to. Masz szczęście, że polepszył mi się humor, mężczyzno. Właśnie zastanawiałem się, czy nie poddać cię torturom dla swojej rozrywki, ale ta zachcianka już mi przeszła.
Niepotrzebnie się denerwujesz. Jeśli chciałabym cię wykorzystać, to już byś był nagi i pocił się w moich objęciach. Nie potrzebuję cię do czego innego. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak się mają sprawy między mną a Solofejnem, prawda? Nie patrz tak na mnie, wszyscy wiedzą o tym, że pomiędzy nim a mną panuje wrogość. Jego buta jest nie do zniesienia, nie mogę już tego tolerować, bo inaczej mogę stracić swoją pozycję w hierarchii Lord. Ale nie mogę też zrobić niczego, co można by powiązać z moją osobą lub z moim domem, bo mogłoby to wywołać wojnę, dlatego ty zrobisz to dla mnie, zabijesz Solofejna. O Jezu. No, co mnie to obchodzi w sumie, a jaką za to dostanę nagrodę? Twoją nagrodą będzie to, że pozwolę ci żyć, cieszyć się moją przychylnością. Zrobisz to, bo ja tak chcę. Albo poznasz niewysłowioną udrękę. Jesteśmy drołami, a droły nie znają litości. Już niedługo nadejdzie moja życiowa szansa i nie mam zamiaru, żeby jakiś szczur stał za moimi plecami. Solofejn został na jakiś czas zwolniony ze służby. Znajdziesz go w jego kwaterze w Bractwie Wojowników. Na pewno zaszył się tam tak jak zwykle. Nie będzie się ciebie spodziewał, a nawet gdyby, to nie będzie podejrzewał twoich prawdziwych zamiarów. Przywita cię, a potem go zabijesz. Członkinie mojego domu pierwsze będą przesłuchiwane w związku z jego śmiercią, ale ty nie masz sprzymierzeńców w żadnym z domów, dlatego może ci to ujść na sucho. Kiedy już będzie po wszystkim, weź jego płaszcz, piwafi i przynieś mi go. Zrobię sobie z niego wspaniałe trofeum. To wszystko. Rozumiesz, czego od ciebie chcę? Jeśli coś komuś piśniesz, to sprowadzisz na siebie zgubę. Nie wyjawię twojej tajemnicy, jeśli ty dochowasz mojej. Podejrzewam, że nie mam zbytniego wyboru. To prawda, och, przecież nie jest z tobą jeszcze tak źle. Czy w Chernosad byłeś w łaskach najstarszej córki domu i czekały na ciebie bogactwa? Wątpię. Idź zatem, masz 3 dni, żeby zabić tego głupca i wrócić do mnie z jego płaszczem. Nie zawiedź mnie. Czy powinniśmy tak sumiennie wykonywać jej polecenia? Solofejn nie zrobił niczego, żeby zasłużyć na śmierć. Nie róbmy hałasu, zanim się na coś nie zdecydujemy, w porządku? To jest moim zadaniem. No tak, to jest na pewno... ciekawa sprawa. Będziemy musieli podjąć decyzję. Co oczywiście zrobimy już w następnym odcinku, także zachęcam wszystkich do oceniania i komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki wielkie i do następnego. Na razie.